Trochę już tak zahaczaliśmy właśnie o Twoją przeszłość, więc takie pytanie, myślę, na które czekają bardziej widzowie, czyli opowiedz tak pokrótce, jak to się zaczęło właśnie. Gdzie to było, jaki był tego powód, może bodźce, które gdzieś skłoniły, motywacja, może jakaś osoba, która zaraziła Cię tym sportem? To znaczy, no, zawsze byłem aktywnym chłopcem, chociaż bardzo małym. Później zacząłem dojrzewać w ogóle. Pamiętam, szkoła podstawowa do 8 klasy. Najniższym byłem chłopakiem w klasie. Dziewczyny były wyższe ode mnie do tego stopnia. Poszedłem gdzieś do liceum tak samo. Pierwsza, druga klasa, najniższy. Gdzieś w trzeciej klasie liceum dopiero mój taki naturalny jakby ten okres dojrzewania się zaczął. Nie miałem z tego powodu jakichś kompleksów, no ale wiadomo, jak to chłopak, no kurczę, chciałby być większy, silniejszy, no jakby na ten wzrost nie miałem wpływu, pewnie się już pogodziłem z tym, bo mama była dość niskiego wzrostu, no ale chciałem być sprawny i tak dalej. To były czasy akurat lata 90., ta szkoła podstawowa, mnie bardzo fascynowały te wszystkie filmy akcji właśnie z Arnoldem Schwarzeneggerem, no kto tego nie pamięta, kto tego nie oglądał. Wszystkie te filmy z Jean-Claude'em Van Damme'em, więc to był taki mój idol w ogóle. No i gdzieś tam mnie to popchnęło na karate. Poszliśmy razem z bratem. Tam też, mimo że tam jakieś były ćwiczenia typowe dla karate, też dużo było takich siłowych. I gdzieś zauważyłem, że ta sylwetka moja się zaczęła zmieniać. Już jakaś klatka była zarysowana. Takie miałem... Szczupły byłem bardzo, ale te mięśnie były takie wyżylone jak Bruce Lee. No i dopiero... Na tą kulturystykę nie wiedziałem kompletnie, czym jest kulturystyka. Gdzieś przez szybę w kiosku zauważyłem gazetę Muscle. Kiedyś wychodziła amerykańska gazeta Muscle, polska edycja. I na okładce był Dave Draper, też właśnie zawodnik czasy Arnolda Schwarzeneggera. No świetnie wyglądał, bardzo mi się podobało. Jak on wygląda, kupiłem tą gazetę, chociaż była no bardzo droga wtedy, jak na moje możliwości. Miałem akurat te pieniądze przy sobie, miałem 16 lat bodajże, czyli 17. 16. 17 już trenowałem. No i kupiłem tą gazetę, tak przeglądałem, no to dla mnie było, kurczę, no nie wiem, no nie z tej ziemi obrazki, jak oni wyglądają, te treningi opisywali, to wszyscy tam amerykańscy zawodnicy. No i tak się zaczęło i nie próżnowałem od razu, można powiedzieć, gdzieś na drugi dzień zacząłem zbierać jakiś sprzęt, to były jakieś krążki żeliwne, pierwszą sztangą w ogóle był kij odmiotły, cegły przyniosłem do domu i przewodami elektrycznymi przywiązałem, pamiętam, mama jak mnie wyzywała, no to w takie siatki foliowe włożyłem te cegły, żeby się nie kruszyło na dywanie w pokoju. No ale nie robiłam mi sprzeciwów, sobie tak trenowałem, też dużo ćwiczeń jakiś z ciężarem własnego ciała, pompki. No ale to robiłem dużo, za dużo, codziennie, chociaż i tak wtedy efekty były. No i po takim roku treningu te efekty były naprawdę no zadowalające. Wiadomo, że nie jakieś spektakularne, ale widziałem, ewidentnie widziałem, że moja sylwetka się zmieniła. I wtedy zacząłem dopiero kombinować, żeby gdzieś tam przejść na siłownię. W ogóle pochodzę z Wągrowca, to niedaleko, mniejsze miasto, niedaleko Poznania. Też tych siłowni nie było, to były właśnie takie piwniczne i na takiej zacząłem, dlatego też mam sentyment do takich właśnie sal treningowych, ten klimat, te dywany na ziemi, no coś pięknego. No bardzo ciekawa historia, ale taka bardzo prawdziwa. No tak, no teraz to trochę inaczej wygląda, no bo młodzież bierze pieniądze od rodziców, idzie na każdym rogu praktycznie fitness klub z maszynami wybornymi, od koloru do wyboru. Nic, tylko trenować. No dokładnie, ale dużo i tak mimo wszystko dużo osób z tego nie korzysta, no ale to już jakby jest no ich sprawa. A powiedz, jak już zaczął się Twój taki bardzo świadomy rozwój, jeżeli chodzi o Twoje ciało, to z którą partią mięśniową miałeś największe problemy, jeżeli chodzi o rozbudowę? Myślę, że się, co było takim plusem, że od samego początku, mimo że wiadomo, ta technika gdzieś była na bakier, że na początku była jakieś takie parcie na obciążenia, wiadomo, jak to młoda osoba na siłowni, takim bodźcem był zawsze ciężar, kto ile bierze, gdzieś tam między z kolegami wyścig. Także mimo takiego pędu na ciężar i no, ta technika nie zawsze była taka, jakby ci powinna przez te obciążenia,
to co było takim plusem, że trenowałem na tyle świadomy, że nie opuszczałem żadnej grupy mięsiowej. Nie tak jak to często widać, że tych nóg nie, większość osób trenujących na siłowni, początkujących tych nóg nie trenuje. Później budzi się po 3, 4, 5 latach z fajną, rozbudowaną górą mięśniową, myśli może o jakimś starcie, no tu nie da rady, no z połową ciała, żeby nadgonić te nogi, no to by trzeba naprawdę kolejnych 5 lat przynajmniej gdzieś tam jeszcze oszczędnie traktując tą górę. Także to było wielkim plusem, że rozwijałem się proporcjonalnie. Także nie było takiej grupy, która by tam ewidentnie gdzieś odstawała, chociaż tak genetycznie i to do dzisiaj uważam, no te ramiona są taką na pewno, no są szczupłe, takie z natury i chciałbym, żeby one inaczej wyglądały, to nadaje tej sylwetce takiego kształtu. Także ramiona myślę, że są taką najbardziej oporną grupą mięśniową. I też to, o czym wspomniałeś, czyli jakby często osoby, które trenują, mają jakąś dysproporcję, jednak jest taka nagonka na ciężar. I często właśnie tylko progresja ciężarowa staje się, znaczy gdzieś tam w głowach wielu osób jest jedyną opcją na możliwy progres. I jak ty się do tego odniesiesz? Czy właśnie jakby jesteś zwolennikiem progresji ciężarowej, czy jednak właśnie szukania innych bodźców, czy progresja powtórzeń, czy izolacja danej partii? To znaczy na pewno ten ciężar jest jakimś wyznacznikiem, no bo wiadomo, trenując na klatkę 100-kilogramową sztangą, no bardziej przetrenujemy te mięśnie, aniżeli 30-kilogramową. To nie jest na tyle mocny bodziec, żeby pobudzić mięśnie do wzrostu, czyli no ciężar jest konieczny, ale no nie może dochodzić do tego, że ta technika będzie nieprawidłowa, że nie będziemy czuli spięcia tych mięśni, że to będzie tylko takie mechaniczne przesunięcie ciężaru z punktu A do punktu B, bo nie o to chodzi. Często powtarzam, to nie jest trójbój siłowy, to nie jest crossfit, to jest kulturystyka. Tutaj jest bardzo ważne połączenie mięśniowo-nerwowe, mięśniowo-mózgowe. Cały czas musimy myśleć o tym, co robimy i faktycznie czuć te mięśnie. Jeżeli nie ma tego czucia, no to tam się nic nie dzieje, nie docierają te bodźce. Więc to jest ważne. Trzeba progresować, żeby jakby wymuszać ten wzrost. Mięśniom trzeba udowadniać na każdym punkcie, na każdym kroku, że są za słabe, za małe, ale nie kosztem techniki. Przez trenowanie w prawidłowej technice zwiększać sobie te obciążenia, jak najbardziej jestem zwolennikiem. Dlaczego ja też o to pytam? Bo teraz też modne jest bardzo bazowanie jedynie na technikach trójbojowych. Czyli mamy osoby, które w przyszłości planują właśnie wystartowanie w zawodach sylwetkowych, ale unikają ćwiczeń izolowanych, czy hammerów, maszyn izotopowych, czy jakieś ćwiczeń na przykład jednorącz, gdzie bardziej mogą skupić się na danej partii, tylko i wyłącznie idą właśnie w wolne obciążenia, głównie martwe ciągi, gdzieś tam może jakieś wiosłowanie, przysiad i jakieś proste wyciskania. Więc jak na to patrzysz, czy właśnie kulturysta powinien być bardzo otwarty na wszystkie techniki treningowe, czy jednak takie właśnie wyłączenie się jest dobre? Też bym podchodził do tego w zależności z jaką osobą mamy do czynienia. Jeżeli to jest osoba początkująca, oczywiście sprawna już tam z jakimś doświadczeniem, że te ćwiczenia umie wykonywać, to jak najbardziej powinien wykonywać ćwiczenia wielostawowe, które takie właśnie budujące tą masę mięśniową, nie skupiać się na izolowanych ćwiczeniach, na biceps, triceps, gdzieś tam przedramię, bo to też często widzimy. Czy jakieś wyprosty nóg, odwodzenie, przywodzenie, bo to niewiele nam da. Lepiej zrobić porządne 5-6 serii przysiadów z dużym obciążeniem, ale to też trzeba dobrać do siebie duże obciążenie. Takie, którym jestem w stanie wykonać prawidłowo założoną liczbę powtórzeń. Natomiast nie szedłbym w kierunku trójbojowym, żeby tam robić jakieś pojedyncze, podwójne, potrójne powtórzenie, no bo to wiemy, no to jest od wielu, wielu lat poznane już, co wpływa tak naprawdę na hipertrofię mięśni. Wiadomo, każdy jest inny, każdy ma troszkę inną budowę ciała, fizjologię i tak dalej, więc warto na sobie też testować te różne rzeczy, natomiast nie przekreślać rzeczy, które przez wiele lat się utarły i są jakby wyznacznikiem tej kulturystyki. Nie, bo ja sobie zacznę robić pojedyncze boje. No tak to jest niestety, no teraz każdy chce być fajny, mądry i najlepszy, także
taka osoba, która myśli o jakiejś zmianie planu Fregraj, też powinna troszkę popatrzeć na tą osobę, która mu proponuje ten plan treningowy. Czy wygląda, czy nie wygląda, czy jakie ma efekty. No bo powiedzieć, że to jest dobre, to jest fajne, tak rób, będzie dobrze, no to każdy potrafi. Mam akurat do czynienia z wieloma gdzieś tam podopiecznymi, przynoszą mi jakieś nowinki, bo ten powiedział to, ten powiedział tamto. No i no, to są różne, przeróżne historie, co ludzie są w stanie powiedzieć. I jakiś na przykład no, trener, instruktor wmawia, że a wiesz co, fajnie jest tam na noc na przykład sobie zjeść czekoladę z żelkami, z tym, z tamtym. Niedawno miałem taką historię, no ale wygląda ten trener, nie wiem, ma kostkę na brzuchu, to był akurat chłopak, który szykował się do zawodu. No nie. Na te mięśnie, chociaż duże jakieś, no nie. No, to pewnie, że można, nie? No wszystko można, ale kwestia jaki będzie tego efekt, no także no... No trzeba przede wszystkim zaplanować swój cel i zgodnie z tym celem podchodzić do tego, nie? I te założenia wszystkie treningowe, dietetyczne spełniać poddany cel, a nie bo ktoś coś, a w ogóle nie ma tego efektów i potwierdzenia. Jeżeli chodzi o trening, to chodziło mi dokładnie o to, że split dostał tak troszkę po nosie, można powiedzieć, przez ostatnie lata, bo właśnie bardzo modne stały się boje i jakby jest gdzieś tam ta opinia, że nieważne, czy kulturystyka, czy gdzieś tam podnoszenie ciężarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wszędzie te boje muszą być najważniejsze. Dlatego tak no, chciałem to właśnie usłyszeć, co powiedziałem. Nie, no, że według mnie wcale to nie są konieczne ćwiczenia, jest dużo innych, często bardziej wartościowych ćwiczeń, które na rozwój tych mięśni na pewno lepiej wpłyną. No chociażby ja jestem takim przykładem. Dużo osób się z tego śmieje, chociaż po mnie to spływa kompletnie. Jestem zwolennikiem przysiadów na suwnicy Schmidta. No uwielbiam to ćwiczenie i uważam, jeżeli ktoś ma tą bazę mięśniową już rozwiniętą i te mięśnie już są jakieś, to na pewno więcej korzyści wyniesie z takiego wyciskania, aniżeli z wolną sztangą, gdzie dochodzi element stabilizacji, gdzie musi się zastanawiać, czy utrzyma tą równowagę, czy nie pójdzie do przodu, do tyłu. Zawsze powtarzam, że jestem kulturystą i dbam o to, żeby przetrenować porządnie mięsień, ten, który mam w planie dzisiaj. Jeżeli to są nogi, no to ja nie dbam o to, czy tam mi odcinek lędźwiowy, czy piersiowy kręgosłupa stabilizuje, czy mięśnie głębokie, czy mięśnie brzucha pracują, bo ja i tak przyjdzie czas na mięśnie brzucha, to je porządnie przetrenuję i ten gorset mięśniowy i tak będę miał na tyle mocny, żeby być w stanie intensywnie trenować bez żadnej kontuzji. No a często się spotykam, czy gdzieś prowadząc jakieś kursy, są te teorie, żeby nie używać pasków, żeby robić tylko i wyłącznie ćwiczenia takie wielostawowe z wolnym ciężarem, żeby gdzieś na niestabilnej pozycji robić jakieś tam piłki i tak dalej. Okej, okay, to ma swoje jakieś tam plusy, ale na pewno nie do kulturysty. Dla kulturysty lepiej będzie usiąść na stabilnej ławce, wziąć większe obciążenie i zrobić porządnie, przetrenować barki, klatkę, niż usiąść na piłce i się huśtać, bujać i to obciążenie zredukować do połowy. No nie o to chodzi. My nie mamy być jacyś super sprawni jak tygrysy, tylko rozbudowywać masę mięśniową i albo się to komuś podoba, albo nie. No ale takie jest założenie kulturystyki. Oczywiście trzeba zadbać o tą sprawność mięśni i aparatu ruchu całego. No to dochodzą ćwiczenia różne rozciągające i tak dalej, bo to jest bardzo ważne, żeby był sprawny taki kulturysta, a nie tylko ulepiony z mięśni i gdzieś ograniczony zakres ruchu. Ale no to gdzieś trzeba zadbać po tym treningu siłowym. Jeżeli dany trening jest lepszy pod kątem budowy masy mięśniowej, to się należy tego trzymać. No powiem szczerze, to jest to, co chciałem usłyszeć właśnie, czyli takie no, potwierdzenie od autorytetu słów, gdzie też tam często do swoich podopiecznych kieruję i no, wierzą mi, mają jednak zaufanie, ale przy niektórych przypadkach widzę, że potrzebują właśnie, żeby ktoś jeszcze mądrzejszy, lepszy też potwierdził to samo zdanie. Znaczy ja nigdy nie dążę, żeby tam mnie ktoś, że utytułowany to pewnie ma rację. No, ja nie muszę mieć racji. Ważne, że to, co robię, gdzieś ma odzwierciedlenie i widzę efekty tego. Bo tak naprawdę no, można powiedzieć, że będąc w tej kulturystyce klasycznej ileś lat,
ja cały czas się rozwijałem. Mhm. Więc tak, że ten limit był i tam się nic nie działo, ciągle tak samo. Nawet przeglądając sobie gdzieś jakieś relacje z zawodów, zdjęcia, widzę, że ten mięsień wygląda inaczej i tak dalej. Nawet teraz, kiedy nie mam już tego limitu wagowego, widzę, że tych mięśni nabudowałem dużo więcej, niżeli było w ten limit potrzebny. Mhm. Czyli mimo tego limitu cały czas się gdzieś rozwijałem. A wracając do tych takich śmiesznych sytuacji, plaga gdzieś właśnie na kursach, jeżeli chodzi o to podciąganie. No teraz jest bardzo modny ten crossfit i tak dalej. Jak komuś tylko wspomnę o chwytach, paskach jakichś, żeby faktycznie do tego podciągania wykorzystać mięśnie pleców, no to ale gdzie, no to już osłabiasz ten chwyt, no słaby chwyt, jak kulturysta ze swoim chwytem. No podkreślam, no wychodząc na scenę, kogo interesuje w tym panelu sędziowskim, jaki ty masz chwyt? Co tam będziesz chwytał? No chyba, że jakieś porządne trofeum, no to może być ciężkie, tak jak na Arnoldzie było. Ale no kogo to interesuje, czy kulturysta ma ten chwyt? Interesuje mnie to w danym dniu, żeby te plecy przetrenować porządnie. Ja to na pewno pomaga. I to trzeba też gdzieś odróżnić, bo coraz więcej osób z innych branży gdzieś wchodzi w kulturystykę i chce to wszystko przekreślić. Mhm. To, co było przez lata budowane, to, co było gdzieś tam zbierane w te programy treningowe, oni chcą to przekreślić, tak się nie robi, powinieneś inaczej. Czy nie dajmy się tej rewolucji? No nie dajmy się temu. No, zawsze te efekty, te wyniki powinny to weryfikować. Mhm. A nie ilość lajków na Facebooku, Instagramie.